panel będzie dotyczył firmy JPP Projekt z Gdyni. Firma działa na rynku od 1999 roku. Stale się rozwija. Oferowany przez firmę pełen zakres usług projektowych. Oparte jest na sprawdzonych rozwiązaniach, rzetelnej wiedzy technicznej i wieloletnim doświadczeniu, tym 20-letnim, bo tyle firma już działa na rynku. W pracy JPP Projekt wykorzystuje najnowocześniejsze technologie stosowane przez światowej klasy projektantów i wykonawców. Firma ma siedzibę w Gdyni, tutaj są dane kontaktowe, jeżeli potrzebowaliby Państwo jakichś dodatkowych pytań czy kontaktu z firmą, zapraszamy na stronę jpp.pl. JPP Projekt tworzy projekty konstrukcji stalowych, głównie są to maszty, wieże telekomunikacyjne, a także wieże radiowe. Jak zapewniają, wykonują projekty bez względu na wysokość, przeznaczenie budowli, lokalizację, skomplikowanie ukształtowania terenu bezpośrednio na gruncie lub na budynkach dowolnego typu. Firma JPP Projekt dostarcza kompleksową usługę, która obejmuje wszystkie etapy tworzenia i utrzymania konstrukcji stalowych. A te konstrukcje stalowe to m.in. stacje bazowe dla telefonii komórkowej, wieże obsługujące komunikację radiową, na przykład w standardzie Tetra, także stacje bazowe dla dostawców internetu, a także konstrukcje stalowe innych budynków. JPP Projekt świadczy także szerszy zakres usług związany na przykład z kompleksowymi projektami BIM, ponieważ firma jest członkiem stowarzyszenia BIM Cluster. Szerszy zakres oferty obejmuje także inwentaryzację budowlane 3D z użyciem skanerów laserowych oraz dronów. I firma działa tak naprawdę na rynkach państw całej Europy. Głównie jest to Polska, Niemcy, Holandia i Wielka Brytania. Pierwszy przykład połączenia z obiektu projektowanego przez JPP Projekt to stacja bazowa zlokalizowana w Niemczech. Wysokość 10 metrów, zakres projektu wykonanego przez JPP Projekt to obliczenia statyczne łącznie z przygotowaniem dokumentacji wykonawczej projektu warsztatowego do modelowania globalnej konstrukcji. JPP Projekt używa robota IFM-a. Tutaj w zależności od preferencji projektanta, który pracuje nad danym projektem, do analizy połączeń Idea Statica, także Advanced Steel Revit i AutoCAD. Przejdę teraz do idei, żeby pokazać, w jaki sposób takie połączenie można wykonać. Wychodzimy od tej podstawowej geometrii, od statyki prętowej, czyli mamy tutaj dwie belki dwuteowe, na których wsparta jest rura okrągła. Tutaj oczywiście w tej zakładce elementy możemy sobie tą geometrię prętową ustawiać. Dużo wygodniej jest zaimportować już gotowy węzeł z analizy statycznej, gdzie dodatkowo mamy też wybrane lub wszystkie kombinacje sił wewnętrznych. I teraz tak, rura będzie dołączona do dwóch dwuteowników za pomocą blachy i też żeby była możliwość wstawiania co najmniej trzech żeber do tej rury, wydłużymy nieco jeden z dwuteowników, żeby było miejsce, żeby dospawać jeszcze jedno żebro. Więc zaczynam od wydłużenia właśnie tego dwuteownika, który tutaj nazywa się Simple Bar 5. Wybieram operację płaszczyzny roboczej, do której potem dotnę ten dwuteownik. Tutaj należałoby tę płaszczyznę nieco obrócić i przesunąć względem osi Y właśnie w taki sposób. Mamy płaszczyznę. Kolejna operacja wytnij. Wybieramy element Simple Bar 5, czyli ten dwuteownik i będziemy go docinać do płaszczyzny WPLN 1. Jest w porządku, dwuteownik
się nam wydłużył. Kolejna operacja to będzie już połączenie tej pionowej rury do tego dwutyłownika Simple Bar 5. Żeby to wykonać, użyję gotowej operacji blachy doczołowej. I tak, wybieramy, który element chcemy dołączyć, czyli to jest element numer 5. Tak. Będzie połączony z... Nie, przepraszam, to ma być element numer 1 i będzie połączony z elementem numer 5. Tak, teraz jest w porządku. Grubość blachy tej doczołowej 20 mm i chcemy teraz wydłużyć nieco tą blachę tutaj w lewą, w prawą stronę i do przodu w kierunku tej drugiej dochodzącej belki. Dlatego tutaj w wymiarach należałoby wybrać opcję do profilu. Wtedy na tych czterech kierunkach możemy sobie tą blachę odsuwać. To jest 13 cm na trzech kierunkach. Lewo, dół i prawo. Ok, mamy powiększoną tą blachę. Dalej, jeżeli chodzi o układ śrub, tutaj program już domyślnie wstawił nam jakieś cztery śruby. No, nie może to tak wyglądać. Chcemy te śruby trochę odsunąć. Więc tutaj warstwy z lewej, warstwy z prawej zmienię z minus 30 mm. To znaczy, że tutaj od obrysu tego dołączonego elementu mamy 30 mm do wewnątrz tego elementu. To raczej jest przewidziane pod elementy dwutyłowe. Wtedy tutaj jest miejsce, żeby taką śrubę wprowadzić. Jeżeli chcemy, żeby ta śruba była na zewnątrz, to tutaj z plusem musimy wprowadzić odpowiednie odsunięcie. Niech to będzie 90 mm i już mamy tą pożądaną geometrię tego połączenia śrubowego. Ze względu na to, że tutaj z prawej strony chcemy mieć zlicowane te wszystkie blachy, czyli blachę doczołową i półki tego dwutyłownika. No jedynie wchodzi w grę tutaj spoina czołowa, więc zmienię rodzaj spoiny na czołową. Na widoku przeźroczystym możemy sprawdzić, czy faktycznie ta spoina jest. Ta żółta linia świadczy o tym, że spoina czołowa wstawiła się poprawnie. Tutaj jeszcze chcielibyśmy sfazować tą blachę na tych narożach, więc to można zrobić w edytorze. Tutaj wszelkie modyfikacje w geometrii blachy możemy wprowadzić. Wybieram opcję fazowania. Wartość fazowania 130 mm, znaczy, że te boczne krawędzie tego sfazowania mają 130 mm. Mamy tutaj oznaczenie wierzchołków, więc wybieram naroże 1 i 4. Wybieram zastosuj. Blacha faktycznie się docięła. Pozostaje nam jeszcze dodać śrubę między blachą czołową a górną półką tej drugiej belki. Więc to już trzeba zrobić, wprowadzając ręcznie siatkę śrub. Wybieram element Simple Bar 2 i to jest górna półka i element drugi, blacha połączenia doczołowego. Tutaj pozostaje tylko ustawić odpowiednio rzędy i położenie śrub. Jeżeli chodzi o położenie, to będzie 160 mm. No i chodzi nam też o układ dwóch śrub, między którymi jest odstęp 80 mm, więc tak zdefiniowane rzędy śrub prowadzą nam taką geometrię tego połączenia. Kolejna sprawa to dołączenie jeszcze tej belki Simple Bar 5 do belki 5. Tutaj wykorzystam operację takiej przesuniętej blachy doczołowej, która dodatkowo wprowadzi nam też tam wewnętrznie usztywnienie. Więc wybieram tą operację, element 2 dołączamy do elementu 5. O, w ten sposób
Póki co tego usztywnienia wewnątrz nie ma, zaraz je dodam. Grubość blach czołowych 12 mm. Mamy tutaj poniżej zakładkę usztywnienia. Wybieram rodzaj pełny, dodaje nam się wewnątrz takie usztywnienie. Zmienię też jego grubość na 12 mm. Tutaj jeszcze w oryginalnym projekcie nieco zmodyfikowane było położenie tych śrub i to było nie 30, a 40 mm. Ok, pozostało nam już tylko dodanie. Aha, tu jeszcze zmodyfikuję tą spoinę, bo ona tutaj jest za gruba, jednostronna parkinowa. W opcjach modyfikacji spoin można to bardzo łatwo zmienić. Pozostaje nam jeszcze dodanie tutaj z tyłu usztywnienia. To zrobię kolejną operacją usztywnienie. Wybieram element, ten dwutyłownik numer 5. Zmieniam pozycję na 200 mm. Dlatego, że on był wydłużony, to automatycznie ta operacja usztywnienia chciała nam wprowadzić to usztywnienie na jego końcu. Wybieram je tutaj. Z tym, że też program wprowadził nam tutaj automatycznie obustronnie to usztywnienie. Zmieniam tylko położenie tego usztywnienia na tył i mamy tylko tutaj z jednej strony. Ostatnia rzecz, którą tutaj w modelu należałoby wykonać, no to dodanie żeber między rurą a tą blachą czołową. Więc to jest też gotowa operacja żebra. I tutaj właśnie pokażę, jak można modelować niesymetryczne układy żeber, no bo tutaj mamy miejsce tak naprawdę na 3 żebra. Więc na elemencie tym rurowym Simple Bar 1 dodajemy żebra. Mają być one związane z blachą EP1, właśnie w ten sposób. Tutaj zmodyfikuję tylko nieco geometrię tych żeber. Grubość 12 mm, szerokość 130 mm, wysokość 200, kształt sfazowany, tutaj poniżej możemy zmienić rozmiar tego sfazowania, to będzie 30 mm. No i chcemy, żeby były to 3 żebra, więc tutaj w wierszu podział wybieram 3. I żeby zdefiniować, w jakim położeniu mają znajdować się te żebra, wykorzystujemy tutaj te dwie opcje, pozycja promienia i kąt. Pozycję promienia zostawiam 0, jeżeli wpiszę kąt 270 stopni, to program właśnie w ten sposób doda nam te żebra. Nie ma tutaj zaznaczonej tej opcji ostatnie żebro. Gdyby ona była, to program dodałby nam jeszcze ostatnie żebro w tej pozycji 270 stopni. Ale chodzi nam o taką geometrię, więc no w taki sposób można dodać takie żebra. Tutaj chodziło właśnie o to, żeby wydłużyć tą belkę, żeby to żebro jeszcze tutaj się zmieściło. Chodzi tutaj też o to, o czym wspominał pan doktor Mateusz Sondej, żeby dążyć jednak do takiego symetrycznego projektowania połączeń. Zawsze jest to bardziej ujednolicony rozkład naprężeń. Ja tutaj miałem przygotowane już wyniki dla tego połączenia, ale ta awaria systemu te obliczenia mi wyrzuciła. Mamy już prawie 12:00, chcielibyśmy już powoli kończyć dzisiejszą sesję. Dlatego no, skupiłem się na pokazaniu, w jaki sposób zamodelować samo takie dość nietypowe połączenia, ale myślę, że bardzo ciekawe, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany samymi wynikami, myślę, że będziemy mogli podesłać ten model obliczeniowy. Na koniec pokażę jeszcze jeden przykład realizacji firmy JPP. Dosyć podobny, ale jest to także stacja bazowa zlokalizowana w Holandii. Stacja znajduje się na dachu istniejącego budynku. Na stacji zaprojektowano nowe elementy wyposażenia, co spowodowało konieczność sprawdzenia, czy właśnie ta istniejąca konstrukcja będzie w stanie przenieść nowe obciążenia. Dlatego być może tutaj ta geometria mogłaby być trochę zoptymalizowana, ta blacha
blacha tego połączenia doczołowego do tych czterech belek być może mogłaby być trochę zoptymalizowana. W każdym razie była to istniejąca konstrukcja i JTP Projekt wykonywało taką ekspertyzę, czy te nowe obciążenia będą w stanie być przeniesione przez to istniejące połączenie. Tutaj podobne użyte oprogramowanie, więc tego typu projekty wykonuje firma JPP Projekt. Gdyby ktoś z Państwa chciał nawiązać z firmą współpracę, czy dopytać o jakieś szczegóły tych projektów, to jak najbardziej zapraszamy do kontaktu.